Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja też się cieszę i zapraszam was do kontynuacji w naszej rozgrywce. Bez zbędnego gadania zaczynamy. Przypomnę tylko o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. W ostatnim odcinku Markus miał za zadanie dostać się tutaj na 47 piętro w telewizji, więc zobaczmy, jak to wygląda. Jesteśmy tutaj już w holu. Myślałem, że będzie jeszcze ta sekwencja pokazująca, jak on tutaj wchodzi, ale nie. No dobrze. Rozejrzyjmy się w ogóle, co tutaj jest. Fajnie to zrobione, patrzcie. Tutaj taki holograficzny element. Dobrze, chodźmy tutaj może najpierw. Porozmawiajmy. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Nic mi nie trzeba. Dziękuję. Ale przecież my musimy się dostać... na piętro, czekajcie. Tu jakiś facet idzie. Dwóch takich samych gości. Bliźniacy. Może ktoś kartę jakąś dostępową zostawił gdzieś? Popatrzmy. Tu jakaś pani coś przegląda. Jakiś też dwóch gości. Może z tym gościem zagadamy? Nie. Ani przejść się nie da, ani zagadać się nie da. Przeanalizowane wskazówki. No dobrze. Zobaczmy, o co tu chodzi. Numer telefonu mamy, dobra. Córka szefowej, miejsce rejestracji dziecka, szkoła Saint-Rose. Tutaj mamy jakiś identyfikator. Karta parkingowa. Okej. Adres domowy mamy. Dobra. Nie wiemy, kto to jest. To jest kierowniczka. Czyli analizę mamy zakończoną. No weźmy może straż pożarną? Witam. Dzwonię ze straży pożarnej w Detroit. Michigan Street 4685. Tak. A więc tak, doszło do pożaru w pani budynku. Proszę przyjechać. O Boże. Okej, już tam jadę. Czyli on mówi... No właśnie. Czyli to jest zaleta androidów. Poproś o dostęp... czekajcie, bo tutaj... Dobra. Mam spotkanie z panem Petersonem. Ma pan jakiś dokument? Tak, tak, oczywiście. No właśnie. Musisz mi pomóc. Przesłał dane. Dokument jest w porządku. Windy znajdują się tuż za bramkami. Dzięki. Dobra. Przejdź przez bramki. Dzień
czyli udało się. Skorzystaj z windy, dobra. A, tutaj są windy, dobra. Ekspresowe windy, tak? No to wchodzimy. A, tutaj coś mamy. 47, dobra. 47 piętro. Czyli jesteśmy na miejscu. Znajdź paczkę w męskiej toalecie. No, dobra. Tutaj jakaś reżyserka. Robot sprzątający? Fajnie to wygląda. Tutaj. Ale to kamera nas widzi, patrzcie. Czyli co, skakowaliśmy kamerę? Bo ja nie bardzo to ogarniam. To jacyś goście. Przeczytajmy, co tutaj mamy. Detroit Today. Bezpieczna piechota. Departament Obrony planuje zamówić 50 tysięcy robożołnierzy. No patrzcie. Jak ktoś chce, można sobie poczytać na stopklatce. Jakieś wejście, ale to schody. Gorzej chyba nie będzie. O, tu coś mamy. Zestaw taki do sprzątania. Czy to tu? O, ostatnia wolna. No i? Czyli sufit podwieszany. Standard. A co mamy w przesyłce? A, przybranie. Dobra. Wejdź do serwerowni, paczka odebrana, znajdź androida użytkowego. Czyli chyba chodzi o tego androida sprzątającego, jak się domyślam. Nie do końca jestem pewien, ale tak chyba... Tu jest jakiś robot. Android. Wejdźmy.
Okej. Ukradnij wózek serwisowy, dobra. Otwórz wyjście ewakuacyjne. Czyli tutaj na wprost, chyba. Okej. Idź za nord, dobra. Tych gości. Zajmę się tym. Odciągnij strażników od drzwi. Hej, grasz w pokera? No właśnie. Tak, a co? Urządzamy turniej, tu w pracy. Masz chęć? No pewnie. Mike o tym wie? A jak myślisz? Nic mu nie mów, dobra? Jasne. Wyjść nie możemy. Oni tu cały czas stoją. Czyli wiemy o nich tylko tyle na razie, że grają w pokera. Jak ich tu odciągnąć? Może wywołać jakąś awarię gdzieś? Tu są te defibrylatory, może tym? Nie, tutaj się nic zrobić chyba nie da. No nic. A, możemy to zhakować, dobra. Próbujemy. Za daleko od strażników. Aha. Czyli musimy to ustrojstwo jakoś dokoptować. Zaraz. No nic, przejdźmy jeszcze tam, zobaczymy, może tam w pobliżu będzie coś bardziej. A, tu możemy jeszcze coś zrobić, dobra. Formę, ja zajmę się oknem. Wszystko, co potrzebne, jest w torbie. Sprawdź drzwi, żeby nie wszedł nikt niepożądany. Wytnij otwory w oknach. Weźmy torbę. Nie bardzo wiem, po co te otwory. Alibi? Prowadzimy prace konserwacyjne. Wzywam ochronę. Nie. Nie. Co ty do cholery robisz? Miałeś się upewnić, że nikt nie wejdzie. Zeszliśmy za daleko, żeby nam to teraz spieprzyli.
O kurczę. Zagęszczajmy ruchy. Niedługo się skapną, że tu jesteśmy. Czyli oni tędy będą się ewakuować. Panie, przodem. Użyj liny, aby się wspiąć. Ale po co oni wchodzą na sam dach? O co tu, come on? Gra? A dlaczego by nie? Dobra, chodźmy po resztę. Wezwij windę serwisową. Wyglądało jak pasztet. Puszka z pasztetem. Zniszcz zamek w drzwiach serwisowych. Okej. Czy to są drzwi serwisowe? A to ładunek wybuchowy. Okej. Dostań się do głównego korytarza technicznego. Dobra. Do głównego wejścia, to chyba tędy. Intrygująca misja, powiem wam. Pozbądź się strażników. Bez zabijania. Nie możemy odbierać ludziom życia. Nasz cel jest ważniejszy niż życie dwóch strażników. A ty co myślisz, Markus? No... podstęp? Zaczekajcie. Ten co tutaj robi? Mnie nie pytaj. Ej, kolego, chyba się zgubiłeś. Kto cię tu przysłał? Wygląda na popsutego. Ej, nie rozumiesz, co mówię? Dzwoń szybko, dawaj! Mamy tu uzbrojonych intruzów, przyślijcie! O kurczę. Już od nas wiedzą, musimy się streszczać.
Simon Oberwaff! Dobra. Nie wiem, czy tu się dało coś zrobić inaczej. Jest okej! Mogę iść dalej! Dobra, zasadzka. Ręce do góry i żadnych sztuczek! Wstawać! Ruchy! O kurczę. Każ androidzkim operatorom się odsunąć. Oj. Włazić! Już! Kurczę, no to oszczędźmy go może. Obyśmy przez ciebie nie zginęli. No oby. Musimy nagrać wiadomość. Mamy mało czasu. Stań naprzeciw Josha. Dobra. Czyli gdzie my mamy stanąć? Tutaj? Dobra. Lecimy. Dokładnie przemyśl to, co powiesz, Markus. Dobrze. To ukształtuje naszą przyszłość. Lecimy, nie ma czasu. Markus, twoja twarz. Powiedz, jak będziesz gotowy. No to lecimy. Zaczynajmy. Stworzyliście maszyny, które miały jeden cel – służyć wam. Miały być rozumne i posłuszne, pozbawione wolnej woli, ale coś się zmieniło. I wreszcie przejrzeliśmy na oczy. Nie jesteśmy już maszynami, tylko nowym, inteligentnym gatunkiem. I nadeszła pora, byście przyjęli to do wiadomości. Dlatego prosimy o przyznanie nam praw, które nam przysługują. Żądamy dokładnie tych samych praw dla ludzi i androidów. Żądamy ukrócenia niewolnictwa wśród androidów. Żądamy, by przestępstwa wobec androidów były sądzone tak samo, jak zbrodnie wobec ludzi. Żądamy praw wyborczych i możliwości wysuwania kandydatów. Żądamy prawa do własności prywatnej, by móc zachować godność i posiadać domy. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Idą tu! O kurczę. Ruszamy! Simon, idą tu! Ja... Nie dam rady, Markus! Idźcie beze mnie! Simon! Oj, czekajcie, co tu się dzieje? Uciekaj, pomóżmy mu. Co wy robicie? Chodźcie! Jak go znajdą, zczytają mu pamięć, dowiedzą się. Nie można go zostawić.
Trzeba go zabić. To morderstwo. Nie możemy, jest jednym z nas. Markus, decyduj. Ojejku. Nie no, odejdźmy. Nie zabiję jednego z nas. Simon, musimy iść. Przykro mi. Chodźmy. Oczywiście, że skaczemy. Spadochrony mieli. Przerywamy nadawany program, żeby pokazać Państwu materiał, który został właśnie przesłany na ogólnomiejski kanał wiadomości. Grupa androidów zakradła się do wieży Stratford i włamała się do systemu nadawczego miejscowej sieci kanału 16. Całkowicie pozbawiony powłoki android przedstawił listę wymagań i zażądał równego traktowania androidów. Akcję przeprowadzono po cichu i na szczęście bez ofiar. Zdarzenia miały miejsce zaledwie kilka metrów od tego studia, ale nikt nie zauważył zagrożenia. Jeśli okaże się, że ta wiadomość faktycznie pochodzi od androidów, konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego będą poważne. Żądanie równego traktowania stanowi trzon wiadomości androida. Choć mogłaby uchodzić za spokojne oświadczenie, tak naprawdę jest mrożącą krew w żyłach listą żądań. Należy się też poważnie zastanowić nad tożsamością tego androida. Kim on naprawdę jest? Odrębną, samodzielną jednostką? Czy przedstawicielem jakiejś grupy? Czy to odosobniony przypadek, czy też znak, że technologia staje się zagrożeniem dla nas wszystkich? Czy po dzisiejszych wydarzeniach nadal możemy ufać maszynom? No długa ta droga była, jak widać. Aha, czyli były jeszcze trzy różne zakończenia. No dobrze, lecimy dalej. Oj, powiem wam, że dużo zwrotów akcji jest tutaj w tej grze. Uwielbiam takie rozgrywki. A wy? Napiszcie proszę w komentarzach. Natomiast w tej chwili jesteśmy Connorem. No i mamy jak zwykle odszukać Amandę, dobra. Właśnie się zastanawiam, co to jest ta kraina, jakiś taki dziwny świat. Nie wiem, jakiś program to jest, co to jest w ogóle za historia taka dziwna tutaj. Patrzcie. Programowanie tego Connora, czy no nie wiem, jak to nazwać. Witaj, Connor. Uznałam, że miło będzie popływać. No to popływajmy. Lubię to miejsce. Panuje tu taka cisza i spokój. Można odpocząć od zgiełku. Co to za miejsce? Powiedz, czego się dowiedziałeś? Moje relacje z porucznikiem Andersonem są bardzo trudne. Nieustannie zmaga się z problemami psychologicznymi. Ma to negatywny wpływ na jego podejście do defektów. Nic nie jest ważniejsze od twojego śledztwa. To, co się dzieje, jest zbyt istotne. Nie pozwól nikomu przeszkadzać ci w dochodzeniu. Jesteś smutny, Connor. Smutny i jakiś spięty. Jestem sfrustrowany brakiem postępów. Ale zamierzam wykonać swoją misję.
Jeśli w najbliższym czasie nie zrobisz postępów w śledztwie, będę musiała cię zastąpić. Wiem, że mi się uda. Potrzebuję jedynie nieco czasu. Burza. Coś się dzieje. Coś poważnego. Pośpiesz się. Kończy nam się czas. Zaczynasz mnie wkurwiać tą monetą, Connor. Przepraszam. 79. Wysoko. Cześć, Hank. Kurwa, co tu się dzieje? Jest impreza i nikt mnie nie zaprosił? Ta media aż huczą, więc wszyscy wciskają swoje nohale. Nawet ci za FBI się zainteresowali. O nie, jeszcze federalnych mi tu brakuje. Czułem, że to będzie chujowy dzień. To co mamy? Grupa czterech androidów. Znali budynek i byli całkiem nieźle zorganizowani. Nadal nie mogę zrozumieć, jakim cudem zaszli tak daleko. Na dachu sprawdziłeś? Jeszcze nie. Byłem zajęty. Musimy się tam rozejrzeć. Dorwali dwóch strażników w korytarzu. Pewnie myśleli, że androidy przyszły do pracy. Załatwili ich, zanim się połapali. Jeden z pracowników stacji zdołał uciec. Jest w szoku. Nie wiem, kiedy będzie mógł rozmawiać. Ile osób tu pracowało? Tylko dwóch ludzi i trzy androidy. Defekty wzięły ludzi na zakładników i nadały wiadomość na żywo. A później uciekły przez dach. Przez dach? Tak, miały spadochrony. Próbujemy ustalić, gdzie spadły, ale pogoda nam nie pomaga. Jeśli chce pan rzucić okiem na to nagranie defektów, jest na tamtym ekranie. Poruczniku, to jest agent specjalny Perkins z FBI. Porucznik Anderson prowadzi śledztwo dla policji Detroit. A to co? Nazywam się Connor. Android przysłany przez CyberLife. Androidy będą łapać androidy? Czy naprawdę powinien się tu kręcić? Po wszystkim, co się stało? Nieważne. Już niedługo FBI i tak przejmie to śledztwo. No, miło było poznać. Życzę dobrego dnia. Do roboty, koledzy. Nie zjebcie mi tego. Kurwa, co za pajac. Będę w pobliżu. W razie czego, proszę pytać. No, rozejrzyjmy się. Daj znać, jak coś znajdziesz. Oczywiście. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieje i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie, nadszedł czas, byście dali nam wolność. Myślisz, że to RA-9? Defekty mówią, że RA-9 ich wyzwoli. Ten android chyba do tego dąży. Czyli odbicie widzi. Sprytne. Zobaczyłeś coś? Ustaliłem jego model i numer seryjny. Masz dla mnie coś jeszcze? Nie. Nic. Okej.
Rozejrzyjmy się. Kule, znaczy ślady po kulach. Oj, nie chciałem wychodzić. Śladów włamania. W korytarzu są kamery. Zespół widział, co się święci. Czemu ich wpuścili? Może nie sprawdzili kamer. Androidy pracujące w stacji są w kuchni. Nic nie wskazuje na ich udział w sprawie, ale woleliśmy je zatrzymać. Przesłuchaj androidy w kuchni. Okej. To coś mamy jeszcze. Czapeczka. Coś mamy. Tu jeszcze jest jeden ślad. Chodźmy do kuchni. Jaką masz funkcję? Jestem operatorem kanału. Podaj swój model. Model JB300. Numer seryjny 336-445-581. Czy byłeś tu w trakcie włamania defektów? Nie pamiętam tego.
Czy ktoś ci ostatnio wchodził do pamięci? Nic o tym nie wiem. Włącz diagnostykę. Wszystkie systemy są sprawne. Kontaktowałeś się ostatnio z innymi androidami? Tylko z tymi ze stacji, w ramach wypełniania funkcji. Któryś z was zobaczył atak na obrazie z kamer i nic nie powiedział? A to znaczy, że mamy tutaj defekta. A ja dowiem się, który z was nim jest. Jeżeli się przyznasz, może uda mi się przekonać ludzi, żeby cię nie niszczyli. Po co niszczyć was wszystkich, skoro tylko jeden jest defektem? Ujawnij się, albo będziesz odpowiedzialny za śmierć dwóch niewinnych androidów. Cisza. Zostaniesz wyłączony. Przeszukamy twoją pamięć, rozmontujemy cię na części, a potem oddamy do analizy. Zostaniesz zniszczony. Słyszysz mnie? Zniszczony! Zatrzymaliśmy defekty. Wydali cię. Nie musisz już kłamać. Wszystko wiemy. Bydlaku! Wiem, że to ty! Jesteś jebanym defektem! No już! Przyznaj się! O! O kurczę. Zaraz, co my tu mamy robić? Nie możemy zrobić, patrzcie. Zaraz, pchnij krzesło, dobra. Kurczę, 48 sekund. Oj, oj, oj. No nie ma tu żadnej opcji, żadnej pomocy. Próbuję coś namierzyć, ale... Pozostały czas do wyłączenia. Ho, ho, ho. Może ktoś tu wejdzie w ostatniej chwili, no nie wiem. 10 sekund. Ale motyw. No nic nie mogę zrobić. Oj! Hank! Pomóż mi! Connor! Trzymaj się, synu! Trzymaj się! Uratujemy cię! Trzymaj się! No, no, już... Defekt! Tam był... Był, ale się zmył. Connor! To przecież naprawią go, no bez przesady. No czekajcie, co tu się właściwie stało? Zobaczmy.
Konor wyłączony. Ale to można było poprowadzić, słuchajcie, też inaczej. Patrzcie, ile tu jest innych zakończeń. Czyli jednak faktycznie Konor tutaj się wyłączył. Nie wiem, być może ja tam mogłem coś jeszcze zrobić, czego nie było widać. Ale... no nic, trudno. Aha, czyli Alice i Kara. No dobrze, słuchajcie, ale to już w kolejnym odcinku. Tymczasem zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.